Siemanko, developer update February 2024. Zanim zaczniemy, przypominam, że wszystko, co teraz omówię, wyjdzie na dzisiejszym PTB wraz z nowym killerem, nowym survivorem i nową mapą. Jak was zapraszam na Twitcha, link w opisie, na wszystko będziemy testować. Punkt 17, zapraszam. No i generalnie właśnie mamy killer tweaks, zmianę 7 killerów, zmianę manglet, lub improvement, chociaż nie ma tutaj o czym gadać. Mówię, to wszystko wychodzi dzisiaj, 17, z nowym killerem survem, więc mamy bardzo dużo kontentu. No i co, nie przedłużam i przejdźmy do tego, co jest zmieniane. Były killer tweaki, tutaj właśnie devsi mówią, że chcą zmienić killerów, że właśnie mają trochę problemy na pewnych miejscach, albo są bardzo zależni od addonów, co jest fair, natomiast niektórymi zdaniem już sami polecieli, ale przejdźmy generalnie od początku. Pig. Pig dostaje teraz to, że będziemy mieć większy duration na ambushu. Okej. Okay. Jeżeli ser będzie się uciec, może będziemy mieli większą szansę go trafić. Będziemy mieć mniejszy cooldown za trafiony atak. Będziemy mieć mniejszy cooldown za nietrafiony atak. Trochę jak syringe. Sam crouch będzie dawał nam 5% więcej movement speedu. Trochę jump file. Też mamy mniejszy crouch time. Żeby zacząć crouchować. No, same buffy. Ambush zostaje buffa. To będzie on aż tak dużo znaczący. Mamy dużo jednak. Mówię. Duration, szybszy crouch. Okej. Okay. Właśnie to faktycznie zrekompensuje to, co teraz powiemy. Teraz to, że Pig nie będzie Pig nie będzie widziała więcej boksów i same trapy będą mi teraz 3 minuty zamiast tylko i 2,5 minuty na ściągnięcie, kiedy są aktywowane. I wydaje mi się osobiście, że w sumie bardziej poszli tak naprawdę na nerfa niż na buffa. I okej, okay, ja się z tym zgadzam, że to mogło być męczące, że kiedy mógł przerywać po prostu ściąganie trapa. I robi to head popy, okej. Okay. Ja nawet bym był za tym, żeby to faktycznie tak było, że okej, okay, masz więcej czasu, boksów nie widzisz. Bo boksy były zdesignowane nie żeby zabijać, a żeby kupować czas killerowi. A tą karą właśnie na Xula miałoby, że nie ściąga, zabójstwo go. Natomiast nie wydaje mi się, żeby ten ambush był aż tak faktycznie impactful. Zobaczymy oczywiście w praktyce, ale na papierze nie wydaje się, żeby to było aż tak się zmiana. Ja osobiście dałbym więcej movement speeda na crouchu, żeby mogła faktycznie biegać po mapie i być stealth killerem. Bo nie oszukujmy się, no jak graliśmy na pick. Nikt nie używa ambush na lupach, no chyba na krótkich, bo wtedy to miało sens. Ale tak mogliśmy od nich odbiec, więc może właśnie tutaj jeszcze nam pomoże. A jak zmieścimy cooldown, to będzie mieć krótszy, więc okej, okay, zobaczymy. Ale też ludzie nie używają tego croucha, żeby stealthować zbytnio, no bo też to bardzo dużo czasu, żeby biegać po mapie, mieć 32 metry radius, może bym miał jeszcze radius, mógł trzeba wołać trochę później, okej, okay. Ale tak, no to nie wiem, czy te zmiany wyrobią jakby ten minus, ale zobaczymy. Ale na ogół raczej mamy tutaj minus, raczej mamy nerf, a myślę, że zbufali, nie wiem, zobaczymy. Ale idąc dalej, tu już mamy akurat bardziej podobne zmiany jak hug. Tak, teraz będzie mieć base hitowo 48 metrów teleportu zamiast 40, to jest szary addon na większy range. Mamy też szybszy setting time o 0,1 sekundy. Pierwszy setting time, taki szary, daje nam 15% szybciej, więc to było 0,85, ale szybszy setting time spoko. Co ciekawe, mamy też większy duration o sekundę i dłuższy rozwalanie trapa, surwa o pół sekundy. To też jest bardzo fajnym buffem, generalnie hard dostaje mega buffy. I to jest ciekawe, trapy teraz miały mniejsze range i addony, które zmniejszały wcześniej range trapa, będą teraz działać na odwrót, będą zmniejszać na range. I o co chodzi? Aktualnie na hack jest taka taktyka, że wchodzimy w range trapa i od razu odbiegamy. Więc wtedy je hack od razu teleportuje, to i tak nas nie sięgnie pomimo zlężu i atak. Co jest sporym problemem, bo możemy bardzo szybko zbroić trapa i ona nic nie może zrobić. Teraz będziemy bardziej jakby karani za taką taktykę, że ona będzie w stanie odpowiedzieć, bo będzie miała większą szansę nas hitnąć. Oczywiście to coraz powoduje, że by mogli sięgnąć, powiedzmy, całościowo lupy czasami w miejscach, ale sądzę, że na ogół to i tak będzie duży. Więc tutaj jak najbardziej ok i no high dostała masywnego buffa. Mówię, mamy tutaj właśnie range addon, setting time, duration, rozwanie trapów, jest naprawdę sporo. Mówię, teraz będę mnie najbardziej ciekawi, bo to może być faktycznie mega impactful na hug. Ale na hug nie była zbyt popularnym killerem i sądzę, że z perspektywy czasu tego potraciła, więc jest to jakby najbardziej zasłużony nerf. Potem już możemy zobaczyć, to mamy Clowna. Clown teraz będzie miał 6 sekund duration i invigoration zamiast tylko 5.
i aktywacja samej butli będzie o pół sekundy szybsza. To na zachęci do używania żółtych butel częściej. Jak najbardziej ok, bo żółte butle były właśnie zbyt krótkie, a to, że będą szybciej aktywować, jest też na plus. Potencjalnie ludzie częściej będą tego używać, bo my znamy właśnie największy problem klaunów, spotykałem, to jest to, że nie używali żółtych butel. To, że możemy położyć żółte z fioletową butlą, jest insane. Ale idąc dalej, mam teraz 6 butel zamiast 4. Mamy fioletowy add-on do danego klauna Basekitowo. Dodatkowe 2 butle, to jest naprawdę huge. To, że mamy 6 butel na jednym przeładowaniu, możemy zrobić o wiele, wiele więcej. I teraz trochę zmniejszyli visual aspect tego, że właśnie nam króluje ekran. Ok, that's fair. Motion sickness. Jeden tylko mały problem z tym, że mamy więcej butel, jest to, że mamy teraz czerwony addon, który zmniejszy nam o 3 butle, ale za to mamy one-shoty. I to jest ten addon, aby nie powinien istnieć, ale właśnie przez to, że jest zapisane, że mamy minus 3 butle, a nie, że mamy maksymalnie na przykład jedną butlę, powoduje, że to mamy 3 butle. Base kit i możemy jeszcze połączyć to z fioletową addonem i mieć 5 butel pod one-shota. To jest absurdalne i to nie powinno tego wyzwania kompletnie być, bo wiemy sami, jak one-shoty na klaunie są mocne. A już nie mówię, jak są bardzo dobre kampienia. Więc to powinno akurat zostać zmienione, natomiast jak mówię, najbardziej klaun dostaje sporego buffa i jest to jak najbardziej spoko. Doktor również dostaje mega dużą zmianę, a mamy dokładnie dłuższy tego range shock therapy o 1,3 metra. Nie jest to może tak silne jak szary addon. Ale addon nam daje plus 2 metry, więc mamy tutaj 12,7. Natomiast wydaje mi się, że będzie to ok. I mamy delay zmniejszony o 0,2 sekundy, żeby szokować surwa. Dla tych, co nie wiedzą, jak szokujemy surwa szokiem, to mamy jeszcze taką 1 sekundę delay, zanim ten szok nadejdzie na surwa. I wtedy można przekazać jeszcze paletę, dobie z tej palety, etc. Teraz sobie zmniejszone o 0,2 sekundy. Jest to huge zmiana, to jest na zielonym. I osobiście po winstrygu doktora dyspina zielony uznań jest naprawdę bardzo dużo. Czuję, że ten delay jest ogromnie wolny, bo to jest aż 20%. Procentowo to wygląda lepiej, co nie? Że tylko 0,2 sekundy, ale jest naprawdę dużo. Uwierzcie, to jest naprawdę bardzo dużo, więc dzięki temu właśnie doktor będzie mógł potencjalnie grać inne addony. Bo wszyscy grają range plus dyscyplinę. Natomiast będzie mógł grać, nie wiem, restrainy, holmy, ordery. Jest to bardziej, jak bardziej fair zmiana i bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy ten delay nie jest trochę zbyt krótki, ale mówię, to jest takie moje osobiste zdanie, bo mówię, po tym wyniku doktora naprawdę go doceniłem. Demogorgon zdanie jest o tyle wild, że ok, mamy zmniejszony cooldown o 0,3 sekundy, czy mamy Black Health'a do danego base kit. I ok, zdanie Black Health'em zakładam, że przykład będzie dawał 10%, będziemy mogli bić do 0,53, I believe, jakże będzie 10%. To może być akurat huge. Taki wiecie, taki machine gun demogorgon trochę. Ale ciekawe są zmienić barb classes również. Tylko, że to nie jest za nic zmienione. Nic. Więc kto wie. Barb classes zostanie na elfa i będziemy jarali wolniej palety na demogorgonie. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to spowodowało, żeby demogorgony grały inne perki. Nasze addony. Bo mamy bardzo dużo addonów, bardzo dużą gamę addonów pod portale, no ale po co używać, możemy grać pod Chase'a, tak? Może Black Heart'a sobie, że możemy teraz odpuścić sobie. Ale wydaje mi się, że właśnie z tym Black Heart'em kolejnym potencjalnie kule może być tak nis, że będzie mega, mega przyjemny do gry i będą chcieli to grać. A my znamy pewnie na przykład dać takiego właśnie Rat Tail'a base kit, żeby szybciej sobie trapy, że może na przykład właśnie jakiś nie wiem, jakiś speed boost pójść z tego portalu, tak ludzie proponowali u mnie. Więc takie zmiany bym raczej zobaczył na demo, ale okej. Okay. That's fair. I przechodzimy już z wild na takie what the fuck. Zobaczcie, jak handel dostaje dużego buffa. Mamy teraz 7 toporów zamiast 5. To jest zwiększony movement speed o prawie 0,50 metra na sekundę. I mamy zwiększony wind up o 10%. I tak, mamy fioletowy pasek za free. Mamy shiny pina, który jest nawet jeszcze lepszy w tym. Za free. Mamy wind up większy, babuszka daje na 12%, tutaj mamy 10 base kit i możemy grać jeszcze tylko 2 addony. Andreska potencjalnie na następnym update może grać 5 addonów. To jest po prostu insane. Ta zmiana dla mnie skoczyła jakby. Ja na Andres sobie się widziałem taką zmianę, że ok, masz 115, kiedy nie masz toporów. Czerwony addon base kit, zmieniam ten czerwony addon na jakiś inny specjalny efekt, ale to, co oni tutaj dali, to jest po prostu
masakrę i hunterska może naprawdę polecieć bardzo wysoko, jeśli chodzi o jedne listy. I żeby mi się zapytali, czy to ma to przejść? Nie, w całości na pewno nie. Wind up zanim jest najgorszy z tego. Dash to basic to jest... A jeszcze będziecie mogli to używać addon pod wind up. W sumie aż mi się kojarzy teraz... Nie wiem, czy graliście kiedykolwiek, jeszcze graliście, widzieliście Machine Run Huntress, ale kiedyś mogliście grać Double Wind Up z Tinkererem i on poleszł te efekty i teraz wyobraźcie sobie, że Huntress wrócił, stary Tinkerer Huntress, oh my god, nie. To zmiana po prostu nie powinna przejść totalnie. Widzę, że ja addon będę dawać przykład, nie wiem, 4-6%, ale... Nie jest to dobra zmiana, Huntress already naprawdę fajnym killerem i moim zdaniem nie powinien dostać aż taki, a bardziej po kompensować jej na przykład zamknięte mapy. Albo to, że nie ma dostępu do szafek. I... Ostatnia zmiana to jest Blight. I teraz kompan 33 daje nam 3 lasze zamiast 2. To jest czerwony addon, który powoduje, że mam większy duration rasze o 33% i... jak się nazywa? Turn rate o 33% większy. Zatem mamy tylko 2 rasze. Teraz będziemy mieć 3. I dla samego addonu brzmi to spoko. Mamy problem teraz taki, że stworzymy Cracked Blighta. A drugi on czerwony atom, który teraz zmniejsza mu do 3 raszy, daje mu speeda i skrętność. Teraz możemy zrobić Blighta, który ma 3 rasze, ma większą skrętność, ma większy speed o 20%, ma większy duration na dasze, ma jeszcze większy look angle o 20 stopni, kosztem 2 raszy. Czyli to są 2 czerwone addony, więc ok. Za to popłacić, ale jeżeli ktoś jest main Blight, ten nie będzie miał problemu, żeby zdobyć te addony, a to będzie prawdopodobnie Busted. Więc to nie jest moim zdaniem dobra zmiana. Jakby mówię, already ten movement speed, czyli na addon, on nagrywam odcinek, możecie zobaczyć sobie odcinek. Tym addon macie wymiatać serwerów, jeżeli ogarniacie, a ten macie zrobić tych jeszcze po prostu insane. Zmiana Manglet. Teraz będziemy mieć Manglet czasowy. Od 60 do 90 sekund Manglet nam zejdzie i będziemy mogli się leczyć. Ja po prostu defi chcą zrobić decyzję, że ok, możemy albo się od razu leczyć, ale robimy to dłużej, albo później i zrobimy to trochę szybciej. Nie podejmujemy ryzyko. Natomiast co dla mnie osobiście, jak to widzę, spowoduje? Raczej możecie pamiętać mój winstreak na Wraithie pod hitem run, zrobiłem 350 winów. I ten Manglet dosłownie nic nie wprowadzi. Nie robi do zmiany, bo w Wraithem i tak obijacie cały czas serwerów, latacie po mapie i etc. Może raz ktoś się tam później szybciej troszkę wyleczy, okej, okay, ale na ogół nie wprowadzi to żadnej dla mnie zmiany, a to jest właśnie killer, który najbardziej z tego benefitował. No, w wypadku na przykład taki pig, można powiedzieć, że została nerfa. Dlaczego? No bo gracie pig na stopim, okej, okay? Bijecie kogoś, no i potem go odpuszczacie, on się musi dłużej wyleczyć, ale może się nie leczyć, bo po co? Wyleczy się za 90 sekund. Taki killer mu zagrozi, nie, można spokojnie przeczekać ten Manglet i zanim go prawdopodobnie złapiecie, to i tak ten Manglet mu zejdzie. Więc potencjalnie dla mnie, słabsi killerzy, którzy robili taki slowdown, to co właśnie są ranni, coś tam robili sobie benefity, tracą na tym i zachęcam tylko do używania innych perków jak Pain Rance, nie wiem, Grim Embrance, czyli do grania po prostu grania tego samego. Manglet moim zdaniem będzie ograniczony, że wiele killerów nie będzie go miał po co używać, bo nie będzie skuteczny na nich po prostu. Więc moim zdaniem to jest po prostu bardzo zła zmiana i jak już to powinno się zmienić tak Manglet, żeby zaszkodziło tym najlepszym killerom, którzy go używają, ale właśnie tym gorszym, żeby to niespecjalnie kogoś to zmieniło, a moim zdaniem właśnie to jest zmiana, która głównie zaboli słabszych killerów. Więc z tym się totalnie zgadzam. No i Blood Improvements, dosłownie jedyne co tutaj zmienili to jest to, że okej, teraz automatyczny zakup możecie używać, kiedy macie chociaż jedną postać z jednym prestiżem. Teraz jak widzimy na przykład nowy Xwire, nowy Killer, możemy od razu używać auto wydawania. Super. Ale no generalnie tak. No. W dużym skrócie, patch ciekawy, podoba mi się, mam nadzieję, że nie wszystko przejdzie oczywiście, ale pick, mówię, wydaje mi się, że ona traci, więc to jest dla mnie potencjalny nerf, niestety. A hack, buffik, pięknie wygląda, jestem zainteresowany, na plus na pewno, clown buff, jak najbardziej również na plus, doktor jak najbardziej również na plus, Demogorgon, Bark Glass jest trochę wild, zobaczymy, ale wydaje mi się, że to nie będzie miało faktycznie impaktu, jakiego by devsi chcieli. Huntress, what the fuck, to jest za dużo. Blight, what the fuck, to ty powinien dostać tę zmianę. Kompan 33 moim zdaniem powinien dostać po prostu większe efekty, ale dali dawać 2 rasze, albo po prostu jakoś przerobić te addony, żeby się nie łączyły, bo to jest zbyt duży problem mimo. Manglet na minus,
Doczki, że na tym tracą i Blue Dead Improvements, whatever. Więc tak byśmy tego typu update szykował. I przypominam jeszcze raz, dzisiaj to jest PTP z tym wszystkim, wraz z nowym killerem, surfem i mapą, godzina 17, zapraszam na streama, link w opisie, na pewno będziemy wszystko testować. No i co? Sam patch mi się naprawdę podoba, jest ciekawy, ale oczywiście standardowo zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Anyway, to ode mnie, trzymajcie się i do następnego, albo do zobaczenia na streamie z PTB. Trzymajcie się.